Radio Paranormalium przedstawia. Skarb historii. Dziwna kula nad Wrocławiem. Obserwacja z 25 lutego 2012 roku. W poszukiwaniu odpowiedzi odnośnie tego, co widział, pan S. wysłał listy do kilku instytucji naukowych. Bez skutku. W lutym 2012 roku ten mieszkaniec Wrocławia dostrzegł z okna zagadkowy obiekt. Kształtem przypominał on kulę z ciemną otoczką, na powierzchni której znajdowały się czerwone i żółte plamy. Obiekt, który szybko zniknął z jego pola widzenia, ciągnął za sobą tajemniczy warkocz. W sprawie przyjrzał się Damian Trela, którego opracowanie niniejszym prezentujemy. O niniejszym przypadku dowiedziałem się od serwisu Infra, który przesłał mi krótki opis przedstawiony przez świadka w liście, a także mapę miejsca zdarzenia i rysunek obiektu. Wizja lokalna w miejscu, gdzie doszło do obserwacji, została przeprowadzona 22 grudnia 2012 roku w mieszkaniu świadka we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło 25 lutego 2012 roku, około godziny 21. Oto fragment listu świadka, nazwijmy go umownie panem S, przesłanego do redakcji Infry. Widziałem we Wrocławiu z okna swojego mieszkania kulę ognia, wielkości jak szacuję około 1/3 do 1/4 tarczy księżyca, która nadleciała od strony lotniska, z kierunku zachodniego, południowo-zachodniego. Nadlatującą kulę krótko widziałem, ale dokładnie. Z balkonu, a nie tylko przez szybę, bo zaraz schowała się za krawędź budynku i trudno mi stwierdzić dokładną jej trajektorię. Jak nadlatywała natomiast, zaraz przeszedłem na drugą stronę mieszkania i zobaczyłem odlatującą kulę ognia, już była mniejsza, bo się widocznie oddalała, w kierunku centrum Wrocławia, w kierunku wschodnim, południowo-wschodnim, ale równocześnie w kierunku nieba. Była już koloru czerwonego, przechodzącego w biały. Na końcu ta kula wyglądała jak gwiazda i nagle zgasła. Kula miała z tyłu bardzo krótki warkocz ognia, wielkości gdzieś 1/5 swojej średnicy. Wyglądał on jak krótkie, rozczochrane włosy i była okrągła, żółto-czerwona. Może trochę źle napisałem, że to była kula ognia. To wyglądało jak kula, ale nie świeciło jak słońce, jak księżyc, a na swojej powierzchni miało żółto-czerwone plamy. Majestatycznie przesuwała się, jakby nisko leciał helikopter, ale to chyba było tylko złudzenie, a może nie, bo zbyt wyraźnie widziałem granicę między plamami czerwonymi i żółtymi, że jest tak nisko. Bo jak już widziałem ją z drugiej strony mieszkania odlatującą, to nastąpiło to bardzo szybko. Wszystko raptem trwało 2-3 minuty od momentu, kiedy ją zobaczyłem przez okno. W telewizji i w internecie nic nie mogę znaleźć. Tak jakby nic nie było, a ja wiem, co widziałem. Koniec cytatu. W celu zweryfikowania swojego przeżycia świadek zgłosił się z zapytaniem do szeregu instytucji naukowych celem wyjaśnienia pochodzenia obiektu, jaki zaobserwował 25 lutego. W tej sprawie pisał m.in. do Uniwersytetu Toruńskiego, redakcji Astronomia oraz do SETI i meteorolog.pl. Uzyskał odpowiedź jedynie od Uniwersytetu Toruńskiego, gdzie poinformowano go, że nic takiego nie obserwowano w okolicy i charakter zjawiska oraz jego trajektoria nie przypomina przelotu bolidu. Do powyższego opisu udało się ustalić, że początek obserwacji miał miejsce w chwili, gdy świadek oglądał telewizję. Telewizor w jego mieszkaniu usytuowany jest od strony okien. W pewnym momencie ujrzał on czerwone światło za oknem. Z początku wziął je za helikopter lecący gdzieś nisko nad pobliskimi budynkami, jednak jasność zjawiska wydawała się intensywna. Zaintrygowany swoją obserwacją pan S. przerwał seans i wyszedł na balkon. Wtedy ujrzał wyraźnie rzucający się w oczy jasny obiekt w kształcie kuli, który majestatycznie przemieszczał się z południowego zachodu na północny wschód. Świadek zauważył na ciemnym niebie wyraźny kształt, kolor i jasność obiektu. Obiekt był idealnie okrągły i ciągnął się za nim niewielkich rozmiarów ogon, warkocz. Świadek porównał go do warkocza ognia, który nie falował, tylko jakby stanowił jego integralną część. Obiekt prezentował się dość osobliwie.
Otoczony był grubą, czarną obwódką. W środku świadek dojrzał kolejną, tym razem białą warstwę, już znacznie cieńszą niż zewnętrzna. Wewnątrz obiektu świadek dojrzał kilka niewielkich, dziwnych tworów koloru bordowego na tle żółtym, które nie przemieszczały się wewnątrz kuli. Świadek całość przyrównał do salami bądź lawy. Udało się ustalić, że obiekt leciał dość wolno, wzdłuż ulicy Buciszyńskiej. Prędkość porównywalna z lądującym samolotem widocznym z odległości 5 km, w odległości 2 do 3 km od miejsca obserwacji. W pewnym momencie skrył się za budynkiem przy ulicy Tańskiego. Wówczas świadek przebiegł na drugą stronę mieszkania, do kuchni, aby zobaczyć, czy obiekt jest nadal widoczny. Po drodze zaalarmował resztę rodziny, żonę i córkę. Wspólnie wszyscy kątem oka widzieli jeszcze moment końcowy całej obserwacji. Obiekt był już tylko punktem świetlnym, dość szybko dalającym się w kierunku wschodnim, nieco do góry w stronę nieba, aż przestał być widoczny. Cała obserwacja, od chwili zauważenia łuny za oknem, aż do zniknięcia obiektu, nie przekraczała 5 minut. Po nałożeniu trajektorii lotu obiektu na mapę i określeniu kierunku lotu obiektu wydaje się prawdopodobne, że osobliwa kula skręciła w kierunku wschodnim, znajdując się tuż nad ulicą Żernicką. Warunki pogodowe w chwili obserwacji były bardzo dobre. Panowało lekkie zachmurzenie, a na niebie widać było gwiazdy. Względnie widoczność atmosfery w pionie i poziomie bardzo dobra. Świadek nie pamięta, czy księżyc był wówczas widoczny. Co ciekawe, udało się ustalić, że obiekt przemieszczał się od strony pobliskiego lotniska Strachowice. Wiadomo, że w tym czasie lądowało kilka samolotów. Niestety nie udało się ustalić, czy zjawisko było widziane przez personel lotniska. Z całą pewnością możemy odrzucić hipotezę meteorytu, helikopterów i samolotu. Kształt i wygląd obiektu oraz jego zachowanie w przestrzeni nie znajdują swojego logicznego uzasadnienia. W obliczu zgromadzonych faktów można z całą pewnością stwierdzić, że obserwowane zjawisko nie mieści się w kategoriach ziemskich zjawisk i zostało zaklasyfikowane jako prawdopodobne UFO. Natomiast wygląd zjawiska, idealna kula z warkoczem w postaci ogona, jako żywo przypomina dawne relacje ufologiczne świadków z Polski i nie tylko z roku 1990, kiedy 5 listopada przestrzeń nad krajem przekroczyła eskadra różnych obiektów lecących z południowego zachodu na północny wschód. To niezwykłe zjawisko obserwowało wielu mieszkańców południowej Polski w okolicach Legnicy i Wrocławia oraz północnej części naszego kraju. Świadkowie opowiadali o eskadrach kul, cygar, a nawet gigantycznych obiektach o rozmiarach ponad 100 metrów. Wśród relacji przewagę miał zdecydowanie opis kulistych obiektów z ciągnącymi się warkoczami ognia. Co ciekawe, analogiczne obiekty, ich formacje i kolejność pojawienia się na nocnym niebie obserwowało wielu mieszkańców Portugalii, Hiszpanii oraz Francji, o czym donosiła prasa zachodnioeuropejska. Szerzej na temat polskich przypadków z 5 listopada 1990 roku pisał Jarosław Krzyżanowski na łamach Świata UFO. Autor Damian Trela. Artykuł opublikowany na łamach portalu infra.org.pl 10 stycznia 2013 roku. Czytał Iwerios. Wszystkich świadków podobnych zdarzeń z terenu Dolnego Śląska i okolic prosimy o kontakt z Damianem Trelą pod adresem e-mail dam.trela@gmail.com. dam.trela@gmail.com. Na życzenie świadka badacz zapewnia pełną anonimowość.